Dzięki. Jak ocenić dzisiejsze zawody w swoim wykonaniu? No cóż, wykonałem to, co sobie zamierzałem. Przyjść tutaj po prostu. Fajnie skakać, cieszyć się z tych skoków. To dzisiaj było wykonane. Mimo tego, że warunki były ciężkie, to te skoki dają po prostu fajne miejsce i z tego jestem zadowolony. A w jakim punkcie jest twoja forma? Czy ona rośnie? Czy już po prostu uważasz, że już jest w najwyższym punkcie? Czy jeszcze uważasz, że jeszcze więcej możesz? Jeszcze dużo brakuje, a w tej chwili to cóż, ciężko mi określić punkty jakieś konkretnie, ale wiem, że to wszystko idzie w dobrą stronę i jestem po prostu na dobrej drodze. Jakie masz plany treningowe na następne, najbliższe tygodnie? No, na najbliższe dni to wiem, że skaczemy jeszcze jutro Puchar Kontynentalny. Na przyszły tydzień to zobaczymy, jak to będzie plan, bo tego jeszcze nie mam. A jak myślisz, czy jeszcze masz szansę dostać się właśnie do składu na Mistrzostwa Świata w Falun? Czy... Ja to głęboko wierzę, tutaj po to zostałem w kraju, żeby oddać kilka takich fajnych skoków na spokojnie, żeby tą formę ustabilizować i już z tymi dobrymi skokami wrócić do Pucharu Świata, także tutaj nie jest... Kwestia jest jak najbardziej otwarta. Dobra, dziękuję i powodzenia jutro.